Witamy serdecznie, witam cię Jacku. Witam, cześć Robert, witam słuchaczy. Jeszcze raz wróćmy do tego, że no niestety jesteś troszeczkę daleko i z tym połączeniem i z tym głosem nic nie jesteśmy w stanie zrobić, przynajmniej na tym etapie, bo to jest takie, powiedziałbym, bardzo dynamiczne, ale być może za jakiś czas mówiłeś, że jak troszeczkę się tam już może ustabilizuje, coś się będziemy szukać jakiejś tam poprawy tej jakości rozmów, także na razie jesteśmy skazani tylko na tą formułę. Czy dobrze mówię? Dobrze mówić, no muszę podorganizować się, być może uda się jakoś to robić tak, żeby nagrywać dźwięk osobno, ale to zostawmy jakby szczegóły techniczne, bo to naszych słuchaczy średnio interesuje, ich interesuje końcowy efekt. Jak się pojawi, to wtedy będziemy ewentualnie zbierać brawa albo cięgi. Zobaczymy. Pierwszy temat to celebryty, kłamstwa i propaganda, czyli prowadzenie baranów na rzeź. Taki, powiedziałbym, temat, który się gdzieś tam pojawia, wraca jak bumerang w naszych rozmowach, ale czasami dwa tematy potrafią skleić całkiem ciekawą myśl i wnioski albo kierunek, którym podążą dzisiaj nasze rozważania, będą dosyć zaskakujące, ale będą się właśnie łączyły z tematem celebryckim, gdyż ja przynajmniej odnoszę wrażenie, że celebryty są bardzo mocno promowane, zarówno przez rządzących, jak i przez manipulujących mediami. No i nie ukrywam, że poziom jakości celebryctwa w Polsce jest tak nisko i taki żenujący, że no ja czasami gdzieś tam przeglądając te takie nagłówki, no aż się łapię za moją łysą głowę, że takie coś, za przeproszeniem, może być jakimś promowanym celebrytą i stanowić wzór, albo nie wiem jak to nazwać, dla społeczeństwa. Jak to widzisz? Akurat tak się złożyło, że dwa dni temu ktoś mi przysłał takiego mema na Telegramie, w którym wypowiada się, tylko nie, ja nie znam tych osób, bo ja nie w ogóle nie oglądam telewizji. Bardzo rzadko, jak jestem gdzieś u rodziców albo w jakimś innym domu, towarzystwie, to zdarza mi się zerknąć z ciekawością zresztą na srebrny ekran. Natomiast no, nie wiem, kto to był. Odpowiedź była ciekawa, ponieważ redaktor był zaskoczony, chciał poprowadzić miłą rozmowę, która liczy się w tej sferze kulturowej. Odpowiedziała, i tu w skrócie streszczę to po prostu, że skończy się era taka promocji tych celebrytów, kiedy przestaniecie, i tutaj do redaktora bezpośrednio, promować kretynów. I jeżeli życiowym osiągnięciem jakiejś celebrytki było pokazywanie cycków, no to taką kreację telewizornia, kino, muzyka także no, wypromowała. Więc to wina jest ogólna. Ja nie chcę, bo tutaj jak mówię o winie, to zaraz ci bardziej duchowi, nasi słuchacze obudzą się, nie ma winy, nie ma kary, nie ma zasługi i tak dalej. Owszem tak, ale jest konsekwencja. Jeżeli włączony jest telewizor, który odradzam jako urządzenie komunikacyjne, bo działa tylko w jedną stronę, czyli jest urządzeniem propagandowym, jeżeli ona nadaje dany poziom, to z czasem część społeczeństwa przyzwyczaja się do tego poziomu, ponieważ nie ma innego wyboru. No i to jest cała prawda o tych celebrytach. Inna prawda, która się nie wyklucza z poprzednią, jest taka, że oni bardzo dobrze zarabiają. Naprawdę bardzo dobrze zarabiają, czego dowodem jest ostatnia szczera wypowiedź człowieka z czerwonymi włosami, który udawał, że śpiewa w Ich Troje, gdzie zdradza, ile milionów złotych zarobił i że wszystko przechlał i stracił. I to uzależnienie przypomina nam o tym, że my jako ludzie tacy wygodni i leniwi bardzo często wpadamy w pułapkę przyzwyczajeń do luksusów i później z tej pułapki bardzo ciężko wyjść. Ja proponuję zrobić sobie taki eksperyment. Ja go robiłem osobiście, jeżdżąc prawie całe dorosłe życie samochodem, postanowiłem przez jeden dzień nie korzystać w ogóle z samochodu, a
załatwić wszystkie swoje sprawy komunikacją miejską. Dyskomfort, jaki się odczuwa wtedy, jest w przybliżeniu podobny, tylko skalowo mniejszy do tego, do czego są przyzwyczajeni ci celebryci. Bardzo łatwo ich skusić na przykład milionem złotych, żeby reklamowali nie do końca przebadane na przykład środki, to co ostatnio się odbywało, prawda, medyczne, za pieniądze, po prostu za pieniądze. Sami oczywiście nie korzystając z nich, no bo tutaj jest pewna licencja poetyka. Nawet mnie na studiach uzupełniających z reklamy uczono o tym, że reklama rządzi się pewnymi prawami, że jest możliwość, że to nie jest oszustwo. To się zresztą kłóci z innymi wykładami o etyce zawodowej w biznesie, które też miałem i które uważam za co najmniej śmieszne i nie mające pokrycia w działalności późniejszej. Chyba taki wymóg był po prostu. No i teraz mamy sytuację taką, że człowiek, który przyzwyczaił się do milionowych zarobków, nagle te milionowe zarobki oczywiście gdzieś tam roztrwonił, albo nie ma do nich dostępu, albo wpadł w pułapkę asekuracyjną i chce się zabezpieczyć na przyszłe czasy. Dostaje odpowiednią propozycję finansową, no i wchodzi w to. I nieważne, czy to będą szczypawki, czy to będzie jedzenie robaków ostatnio modne, tak, bo nakręca się tutaj taki trend sztuczne mięso, tak, no bo zabraknie, ale jest drugi równoległy, czyli hamburgery na przykład z robaków, hodowle robaków. Tych celebrytów, jeszcze nie polskich na razie, nie widziałem. No to ja ci teraz mogę wejść w słowo, bo mam właśnie taki idealny przykład mówiący o tym, jak się promuje nową formę jedzenia w obecnych czasach i pozwolisz, że tutaj szybciutko skrócę pewien artykuł, który będzie dobrą pożywką dla tego tematu. Otóż nie wiem, czy kojarzysz, że kiedyś był chyba taki serial o taksówkarzach. Pamiętasz? Polski. Był. I tam była jakaś taka postać człowieka, który gdzieś tam jeździł do Wietnamu, czy gdzieś tam do jakiegoś tam kraju i on tak tam dziwnie mówił, straszaka, coś takiego. Pamiętasz? Tak. No i to właśnie zjawisko przyrody. Podobno jest to znany aktor, ja tam za bardzo nie oglądam telewizji. No i to jest Piotr P. dostrzega plusy inflacji i radzi, jak oszczędzać oraz czego nie jeść. Masło to trucizna. No i tutaj ten pan właśnie sobie żyje spokojnie na emeryturze i tutaj przestrzega przez masłem i teraz mówi, jeśli chodzi o tą inflację. Większość rodzin jeszcze przed skokiem cen miała wyliczone budżety, by w miarę normalnie żyć. Teraz to się sypie i to jest przykre. Ale z drugiej strony może to czas, byśmy zmienili nawyki żywieniowe i jedli zdrowiej. Nie było to trudne, aha, i teraz mówił właśnie o maśle. Nie było to trudne, przecież masło to tłuszcze nasycone, to jest trucizna. To świetny moment, by uważać, że uważniej spojrzeć na to, co jemy, co jedzą nasze dzieci. No i teraz tak wiesz, ja generalnie masła kupuję na maksa, robię z tego po prostu często masło klarowane, jeśli się uda jakąś tam promkę wyłapać. No i cóż, mam odmienne zdanie od pana Piotra P., ale co ciekawe, zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Mianowicie w tym opisie, potem pod tym artykulikiem jest coś takiego. Zobacz też. Piotr P. na emeryturze pławi się w luksusie oraz rozbierane zdjęcie Piotra P. zrobiły furorę. Szczerze mówiąc, patrząc się na to dossier i dokonania, no to wiesz, no właśnie to ten poziom celebryctwa oraz to, co powiedziałeś, ewidentnie widać, że jeśli ci ludzie są popularni, a chyba są popularni, kto ich promuje i dlaczego? Tu właśnie widać ewidentnie, że jeśli po prostu chcemy wytłumaczyć ludziom, że nawet gówno zapakowane w papierek srebrny jest świetnym cukierkiem, to być może właśnie, być może, według mnie na pewno właśnie, wykorzystywani są oni na zasadzie macie popularność, macie profity, macie kasę, to rób ta, co wam każemy. No widzisz, innymi słowy ująłeś to, co ja próbowałem grzecznie, ale być może dla wzmocnienia przekazu coś to wniesie do myślenia naszych słuchaczy. No tak, tak to się robi. Weźmy inne przykłady. Nawet
takiej udawanej alternatywie, jak na przykład EZO-TV występował słynny wróż. Bawi mnie w ogóle odmiana wróżka wróż. Tak, jak Wiedźma Wiedźmin, próbował ktoś tutaj skleić takie coś, no ale dobra, niech i tak będzie, który po uzyskaniu popularności za pomocą tych programów telewizyjnych zaczął się szeroko reklamować swój styl życia, publikować zdjęcia ze swoich wojnarzy po świecie i prezentować swoje majątności między innymi, no bo przecież nie umiejętności. No i w ten świat także wkracza takie celebrystwo. Mnie rozbawił do łez nasz wspólny znajomy z innej alternatywnej telewizji, który pół żartem, pół serio nazwał mnie niczowym celebrytą, tak? Z czym ja się absolutnie nie zgadzam, ale ubawiliśmy się do łez wszyscy, którzy to słyszeli, bo żart był przedniej marki. Ale także w świecie alternatywnym takie postaci występują lub są kreowane, gdzie początkowo dają jakąś możliwość albo rozrywki, albo dostępu do informacji, nabijają liczniki, subskrybentów, łapki w dół czy w górę, to nieważne, bo i tak one promują jakby tą zawartość, tą treść programową. No a później także idą w tym kierunku. Niektórzy z nich przyznają się, że takie propozycje otrzymują i to jest fajne, bo od razu odkrywają tą zasłonę tajemnicy, że świat alternatywny to taki super czysty jest, że tutaj się nikt nie dostanie. To jest nieprawda. On jest inwigilowany regularnie i takie próby. My akurat nie dostaliśmy takiej próby. Ja w każdym razie nie wiem, bo to ty odbierasz maile. Czy ty jesteś jakiś jasnowidzem? Nie uważam się, chociaż miałem parę wizji, które się spełniły, ale... To zaraz twoja wizja się spełni, dobrze? To chcesz mnie czymś zaskoczyć, Robert, proszę. Tak, i to cię mocno zaskoczę. W ogóle umawialiśmy się przed programem, że nie omawiamy w ogóle treści, tylko idziemy na żywioł, więc dobrze. Nieudawane zdziwienie teraz będę odgrywał. Dobrze. Generalnie rozumiem, że w tym momencie należysz do grupy influencerów. Jakie trudne słowo, naprawdę? Ktoś mnie tak nazwał? No tak. Właśnie wiesz, od jakichś pół roku jestem nagabywany albo znaczy wiesz, ja nie mówię o ilości, załóżmy, kooperantów, których mówią, hi, kanał, wiedza dla wszystkich, mamy dla was kooperatywę, reklamujcie to lub tamto. Wiesz, na razie mamy taki, no, jeszcze się za przeproszeniem nie skurwiliśmy i nie poszliśmy na to, żeby płatnie po prostu reklamować produkty, których nie znamy, a właściwie żadnych nie reklamujemy. Ale to jest zaskakujące, bo bardzo miła zresztą pani, która, znaczy dziewczyna, dobra, kobieta, która gdzieś tam jest odpowiedzialna za kontakt z influencerami i pisze mi kolejnego maila, przygotujemy uzupełnienie ofert wycen influencerów do kampanii Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w której do grudnia tego roku będą realizowane działania promocyjne związane z energetyką jądrową. Najważniejsze rzeczy są przetarg wygrany i tak dalej. I teraz jest taki załącznik, który pozwoli ci zdecydować, czy kampania jest interesująca. Ci to znaczy, że jesteśmy na ty chyba, prawda? No nie znam dokładnie, ale okej, spoko. To jest kwestia formuły. I teraz Jacku, ja sobie przeanalizowałem ten jakby... dokument, w którym jest opisane, co jest zrobione, jak jest zrobione, bo tam jest kwestia, wiesz, no, proponują nam reklamy, emisja co najmniej 5-minutowych publikacji filmowych promujących tematykę lub i działania na rzecz energetyki jądrowej, emisja 20-minutowych, emisja co najmniej 2 publikacji tekstowych, publikacji filmowych i tak dalej, i tak dalej. Ale treść i jakby analiza
tego, co tutaj jest do zrobienia, jest naprawdę bardzo ciekawa i intrygująca. I właśnie, no nie ukrywam, troszkę może teraz zanudzę, ale chciałbym, żebyśmy się skupili na pewnych elementach, a twój komentarz będzie bardzo ciekawy. Jesteś gotowy na to? No nie, ale dawaj, no chcę być zaskoczony, zaskocz mnie. Chociaż wiesz co, ja już jestem przy głosie, bo umówiliśmy się, że nie przerywamy sobie, bo mamy wtedy problemy z połączeniem, nie nadążasz z przetwarzaniem dźwięku. Ja wiem o tym, że od powiedzmy paru lat, dwóch lat pojawiają się propozycje biznesowe dla WDW, które odrzucamy, bo parę z nich do konsultacji mi przesłałeś, ale tutaj powiem ci, że to jest pełne zaskoczenie, co mi w tej chwili mówisz. No i teraz jest jeszcze jedna rzecz, bo żeśmy wspomnieli o kwestii ceny, tak? No nawet prostytutka ma swoją cenę i teraz my wiemy, co to znaczy środowisko klimatu i w którym kierunku będzie podążać. Zresztą energia jądrowa też nam sugeruje żartobliwie o pewnych sugestiach erotycznych. No i teraz ile kosztuje ten stosunek per rektum? Bo jestem ciekawy i po prostu aż tupię nogami. Zacząłem chodzić po pokoju. No niestety, jeśli chodzi o wycenę stosunku do jąder, no nie została ona podana nam. Raczej jest kwestia, czy jesteśmy zainteresowani, więc myślę, że przy większym zbliżeniu będzie wyceniona ta, powiedziałbym, rozkosz wynikająca z przekazywania informacji na temat właśnie jąder. Pytanie, które można by było streścić do odpowiedzi, do takiego zdania. Odpisz nam, czy jesteś prostytutką, czy nie. Czy jesteś zainteresowany takim stosunkiem, czy nie? I teraz ja tylko przeczytam kilka takich bardzo ważnych elementów, bo mnie to po prostu aż zaskoczyło. Bo wiesz, pismo jest pokazujące, prawda, że w celem jakby co jest do zrobienia. To są te wszystkie jakby filmiki, pokazywanie, publikacji, co najmniej dwóch profilach znanych influencerów, czyli jesteśmy znanymi influencerami, skoro to jest do nas adresowane. No i cele kampanii. Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat energetyki jądrowej oraz zbudowanie stabilnego oraz świadomego poziomu akceptacji społecznej dla energetyki jądrowej. I teraz bardzo ciekawe, dodatkowo są badania przeprowadzone na zlecenie jakiegoś tam Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021. Polacy jako najbardziej interesujące kwestie dotyczące energetyki jądrowej wskazują tematy związane z bezpieczeństwem dla zdrowia i życia ludzi oraz gdzie i jak składowane są odpady w elektrowni jądrowej. Kwestią mniej, ale również wyraźnie istotną dla badanych jest informacja o wpływie energetyki jądrowej na środowisko oraz obecnej sytuacji energetycznej w Polsce oraz prognoz na przyszłość. I to jest jakby główny wniosek. I teraz tutaj jakby celem kampanii. Popularyzacja roli radiofarmaceutyków w medycynie i leczeniu nowotworów. Przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu energetyki jądrowej opartej na podstawach naukowych, co przyczyni się do wzrostu poziomu edukacji i zwiększenia świadomości obywateli na temat tej technologii. Wyjaśnienie odbiorcom kampanii zasad eksploatacji i bezpieczeństwa elektrowni i innych obiektów jądrowych, zasad i bezpieczeństwa postępowania z odpadami, a także zasad postępowania w przypadku zdarzeń i incydentów jądrowych i radiologicznych. Przekonanie odbiorców o braku zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających z funkcjonowania elektrowni jądrowej oraz wraz z ukazaniem korzyści. Uświadomienie odbiorcom kampanii wielowymiarowych korzyści gospodarczych, politycznych i środowiskowych wynikających z rozwoju energetyki jądrowej. Ukazanie odbiorcom kampanii przykładów liderów energetyki jądrowej na świecie wraz z korzyściami, jakie odnoszą konkretne kraje oraz regiony, niskie ceny energii, niezależność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, wzrost zamożności. Przekonanie odbiorców kampanii o tym, że energia jądrowa jest najbezpieczniejszą energią na świecie. Tak? I teraz grupa docelowa. I tu jestem w szoku, Jacek. Bo oni jeszcze przeprowadzili badania. Kampania skierowana jest do ogółu społeczeństwa osób zamieszkałych na terytorium Polski. Główne grupy docelowe. Osoby w wieku od 15 lat, szczególnie 30-39 lat, ponieważ wśród tej grupy wiekowej odnotowany został najmniejszy odsetek zwolenników oraz największy odsetek przeciwników.
ale również ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od 40 lat, gdzie odsetek przeciwników oscyluje tam 20%, prawda? I teraz kobiety. Zgodnie z badaniem, mężczyźni są większymi zwolennikami energetyki w porównaniu do kobiet. Dlatego działania medialne powinny być nakierowane również w szczególny sposób do kobiet. Między innymi poprzez artykuły w prasie lifestyle'owej, zapewnienie pisma dotyczącej energetyki jądrowej w programach śniadaniowych. Jacek, czy ty to teraz widzisz, o co tutaj chodzi? Kanapka z plutonem. No tak, oczywiście, że widzę. Dla mnie jest to absolutnie czytelne. Skończyłem studia takie. Ta teoria i także praktyka później w moim zawodzie jest właśnie w tej chwili czytelnie przedstawiona. Bardzo dobrze zresztą. Bardzo dobry menadżer nad tym pracował. Słyszę to, tak, bardzo jasno, czytelnie wytłumaczone zasady, których musi się trzymać ewentualny ten influenco, coś tam, ten, mi się to bardziej kojarzy z dezodorantem. Nieważne, ten człowiek, który się ewentualnie podejmie, to jest bardzo dobrze przyszykowana kampania, tyle tylko, że polegająca na tym, że trzeba przekonać ludzi do czegoś, do czego nie są przekonani, na co nie ma wystarczających dowodów naukowych, a w obecnej sytuacji, w atmosferze, kiedy często przypomina nam się Czarnobyl i mamy zagrożenie Zaporożem, tam akcji na Zaporożu, jest to co najmniej zastanawiające. Nie chcę użyć brzydkiego słowa tym razem, chociaż jak widzisz, ostatnio się nie powstrzymuję. Ewidentnie jest to balansowanie na granicy uczciwości i etyki zawodowej ewentualnych menadżerów. No i dobra, no w takiej sytuacji jesteśmy, no skoro żeśmy wspomnieli o reklamach różnych medykamentów, które niekoniecznie wpływają na ochronę naszego zdrowia, a bywa, że odwrotnie, no to w tym kierunku również pójdzie. Tak, i dlaczego grupa docelowa od 15 lat się zaczyna, a ze szczególną uwagą na przedział powyżej 30 i ze szczególną uwagą na kobiety? No bo trzeba przekonać ten segment, który jest przeciwko, żeby było ogólna zgoda. Tak jak w Rejsie, słynnym filmie, jednym z pierwszych powojennych filmów Polski. Trzeba zrobić tak, żeby nie było żadnych sprzeciwów, tylko aplauz i ogólna zgoda. No. I do tego służą właśnie różnego rodzaju media. Bo tam, czy te kolorowe gazetki, jak to nazwałeś, znaczy przeczytałeś, lifestyle'owe, bo ja mam dreszcze, jak to w ogóle wypowiadam, to one oczywiście się zgodzą, a dlaczego by nie? Tam siedzi menadżer, który ma słupki cyferek i sprawdza, jak to wpływa na kondycję finansową firmy i czy on tam zamieści taki artykuł czy inny, jak się i tak na tym nie zna, bo generalnie to, na czym się zna, to ewentualnie marki reklamowanych produktów. Tutaj marki pewnie nie pozna, no ale to nic. Nie sprawdzi tego, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy to wpływa na zdrowie, czy nie wpływa. On ma to gdzie? On ma słupki i księgowego, którego pyta, co zrobić. No i tutaj jest poważne zagrożenie. Znowu wkrada się to, co wielokrotnie powtarzałem w naszych programach, ale też i w innych, na antenie innych głosicieli prawdy, że podstawowym wirusem naszego społeczeństwa jest zysk, nie pieniądze. Pieniądze można zmienić, można zlikwidować, da się bez nich żyć również, trudniej, ale da się. To zysk. Zysk po to, żeby alokacja tych wartości przeszła z jednej strony na drugą stronę. No i tutaj badania, oczywiście to żeśmy wspomnieli nie dalej niż tydzień temu w naszym programie. Trzeba zadać pytanie podstawowe.
kto płaci za badania, tak? Bo jeżeli taki ktoś opublikuje w kolorowej gazetce, czy też na swojej stronie internetowej, albo w programie takim, jak my nagrywamy, jakieś badania naukowe, no to trzeba zadać pytanie, kto wykonał, kto zapłacił za te badania i postawić wątpliwość, wiarygodność tych badań, bo ileż razy mieliśmy już do czynienia z tym, że fluor jest dobry, albo czekolada szkodliwa. Teraz spotykamy się z, dzisiaj już wspomniałeś o jakimś pseudocelebrycie, którego nie znam, że masło jest niezdrowe, prawda, że trzeba zmienić to czy tamto. No jasne. Pewnie, że takie będą reakcje. Za pieniądze ksiądz się modli, według przysłowia, więc nie ma znaczenia. A energetyka jądrowa, jak wracając jakby do trzonu, no ona jest nie do końca zbadana. Dała nam przykład tego, że ludzie nie chcą, bo pamiętają tą awarię w Czarnobylu. Pamiętają co tam był roztwór jodu, który żeśmy połykali jako dzieciaki w szkołach, tą panikę. I generalnie bomba atomowa jest B, ale jeżeli jest zamontowana w elektrowni, to jest okej. Okay. Że niby skażenie radioaktywne nie będzie tutaj działać, bo mamy systemy izolatorów. No dobrze, a co jeżeli nie będziemy mieli tych izolatorów i jeżeli na przykład działania wojenne będą zagrożeniem szczelności takiej? Kto przechowuje te odpady? Jak one są przechowywane? Kto to wie? To są wszystko czyste teorie. Można wszystko poprzez reklamę wmówić człowiekowi. Kiedyś poruszaliśmy taki problem, jest taki, on się nazywa lekiem, ale chyba lekiem nie jest, odpumicam, tak? Okazało się, że całe wieki, tysiące lat, wszystkie stworzenia na Ziemi, no wszystkie to nie, ale dotyczy to ludzi, tak? Wszyscy pierdzą, natomiast ktoś stwierdził, że to jest choroba, no więc trzeba wyprodukować lek, w konsekwencji oczywiście logicznej. Podobnie było ze złymi tłuszczami, tak? Są dobre i złe tłuszcze, cholesterol. Za kulisami przed konferencją ustalano, jaki poziom tego tłuszczu ma być w organizmie, który oznacza zagrożenie, a który nie. Wszystko z dupy, z czapy. Nie, w ogóle bez żadnych badań. Chodzi o to, żeby wyszedł jakiś pan profesor, który być może i zasłużył swoją pracą i wiadomościami, które zdobył na swój tytuł naukowy. Ale koniec końców to jest także celebryta. I musimy zwrócić uwagę baczną na to, że zapowiedziany przez wielu upadek autorytetów właśnie w tej chwili nadchodzi i my musimy mu pomóc. Musimy kwestionować absolutnie wszystko. To jest starożytna zasada filozoficzna, która powinna każdemu zdroworozsądkowo myślącemu człowiekowi wejść na trwałe do głowy. Kwestionować wszystko. To nie znaczy kłócić się, ale sprawdzam. Kto to wie? Jakim sposobem mogę to sprawdzić? Ostatnio omawialiśmy zatrucie Odry. Woda płynie. Ktoś, kto nie wie, jaka ta woda powinna być, weźmie ją do ręki i się zatruje. Weźmy inne substancje, które są w naszej żywności. Weźmy alkohole na przykład, które kiedyś były destylowane, teraz się od destylacji odchodzi i cały ten syf, który miał być odseparowany w wyniku destylacji frakcyjnej, jest w środku, ale nie ludzie tego nie widzą, ponieważ jest przeźroczysty. I takich przykładów możemy setki, a może nawet tysiące wymieniać. Wystarczy się skupić i zauważyć, w jakim świecie żyjemy. Powinniśmy kwestionować absolutnie wszystko. I teraz jeżeli zmatowany
zmasowana informacja będzie docierać z każdego źródła, poprzez gazety internetowe, poprzez źródła wizualne, różnego rodzaju słuchowiska, audycje telewizorne i rozmowy tak zwanych fachowców panelowe, no to koniec końców ta większość społeczeństwa będzie przekonana, że no tak, oczywiście, no ta energia atomowa jest nam potrzebna, bo mamy kryzys energetyczny, każą nam kupować świeczki. Dzisiaj czytałem rano artykuł w Szwajcarii, już oficjalnie rząd mówi, żeby ludzie się zaopatrywali w świeczki, bo nie będzie prądu. Czy też będą jakieś większe przerwy w tej dostawie. Od lat już to słyszymy. To już jest ponad rok. Jak słyszymy o tym, że ten kryzys następuje. Ważna jest amplituda tych wiadomości, ponieważ zaczęło się bardzo spokojnie, parę wkrętek, a w tej chwili to natężenie już wzrasta do takich granic, jak przedstawiłeś. No i teraz bardzo ważnym czynnikiem, który wymieniłeś, przeczytałeś w tej propozycji biznesowej, jest bogacenie się. To, że my unikniemy kryzysu, że prąd będzie znacznie tańszy. No ale kto taką gwarancję dał? Kto jej udzieli? A na ludzi będzie to działać. No będę miał tańszy prąd. Taki człowiek nie popatrzy na to, że całe górnictwo, przemysł związany z górnictwem, transport, to wszystko usiądzie i że inni ludzie nie będą mieli czym w ogóle zapłacić nawet za ten tani prąd, tylko jemu zależy na tym, żeby jego kieszeń była odciążona od tego wielkiego kredytu, dostaw z Rosji, czy tam jeszcze z jakichś innych miejsc, nie jest to istotne, czy on dostanie prąd w wiaderku, czy poprzez rurę. To nie jest istotne. Istotne jest utrzymać życie. I na tym grają właśnie tego typu propagandziści, bo oni chcą uderzyć w najczulszy punkt, przetrwanie biologiczne. To jest to. Musisz podpisać petycję, zgodzić się na wprowadzanie ustaw, nie protestuj, nie kwestionuj autorytetów. Jak w słynnym filmie Carpentiera oni żyją. Nie kwestionuj autorytetów. Oni wiedzą, oni o ciebie zadbają. A prawda jest taka, że oni mają ciebie w dupie głęboko. Nawet nie wiedzą, że istniejesz, więc jest im całkowicie obojętne, czy będziesz istniał, czy nie. Natomiast nie jest im obojętne, o ile zer przyrośnie ich konto, jeżeli zrobią właściwe badania, które ciebie przekonają. Bo ty jesteś jego obiadem, tak naprawdę. Od ciebie pochodzi. Pozwolisz troszeczkę, że uzupełnię tutaj, bo mam kilka takich notatek. Mianowicie pierwsza sprawa to to, że to, o czym mówimy, ten cały wytyczne, to są badania przeprowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 roku i to już dla mnie jest ewidentna sprawa, że ten, kto przygotowuje, dostaje wyniki takie, jak chce. Wiesz o tym doskonale, jak działają statystyczne badania. Drugi temat, jeśli chodzi o finanse, bo powiedziałeś, że nie poznacie marki. Ja myślę, że my nie poznamy marki ani rubla, dlatego że to są dolary. I tutaj akurat z tego, co wiem, to pan Maciak w CU24 tam tłumaczy, że to jest pewna technologia amerykańska, trochę taka nowatorska i mało sprawdzona, więc myślę, że tutaj też ten deal w tym kierunku jak najbardziej idzie, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. I teraz w związku z tym, że ja generalnie się mocno interesuję jakby takimi tematami ekologicznymi, praktycznie fundację prowadzę już ponad 15 lat i dużo takich działań robiłem i gościłem nawet u siebie ludzi z Czarnobyla, którzy pokazywali takie filmy, których się nie publikuje, opowiadali, jak to było, jakby tak zwani likwidatorzy, więc troszeczkę jakby więcej zgłębiłem ten temat. Śledzę co jakiś czas takie mapy pokazujące ilość wybuchów tych termojądrowych, znaczy tych jądrowych na świecie, jak to wzrosło i to, co
co to spowodowało w powietrzu w tej chwili. Rzeczywiście całe powietrze już jest skażone na całym świecie, nawet na Antarktydzie. W lodach też wykrywamy ślady promieniotwórczości. I teraz najważniejszą kwestią to jest nie tylko sam koszt, bo taka elektrownia nie jest tanią zabawką i w bilansie trzeba to też uwzględnić. Z drugiej strony, jeśli mamy górnictwo i geotermię, która zauważ, że jest jakoś tak dziwnie pomijana, a dużo się mówi na ten temat, właściwie to tylko grzyby w lesie i rydzyki wiedzą, że to jest biznes opłacalny. Dla normalnych zbieraczy runa leśnego to raczej jest niedostępne, my tylko chrustem się możemy wypchać, więc to są jakby, wiesz, pokazywanie, że tu idźcie w tym kierunku, a inne niech sobie zostaną dla tych, którzy będą tutaj mogli z tego korzystać. I teraz zauważmy, że najważniejszą kwestią są odpadki. A jeśli chodzi o śmiecie, nawet przykład Odry pokazuje, że dziwne rzeczy się mogą dostawać. A jeśli załóżmy ten taki bunkier, prawda, takie cmentarzysko dla tych odpadów, chyba sarkofag, to chyba tak można by nazwać, jest gdzieś tam umieszczony i jak zwykle nasz nierząd, nasi politycy, no właściwie wszystko popisowo spieprzą, więc załóżmy, że spieprzą coś takiego ta zalegalnia tych odpadów będzie się znajdowała na rejonach, gdzie będą jakieś tam, nie wiem, możliwe, że dostaną się do gruntu, na przykład do tych wód powierzchniowych i one skażą następnie jakikolwiek zbiornik. To czy to jest bezpieczne? Bo znowu zacytuję. Popularyzacja wśród odbiorców kampanii aktualnej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy z zakresu energetyki jądrowej, przekonanie odbiorców o braku zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających z funkcjonowania elektrowni jądrowej wraz z ukazaniem korzyści. Dla mnie, dla człowieka, który od bardzo długiego czasu żyje tym tematem, zwraca uwagę, patrzy się na ekonomię, na ten potencjał zagrożenia. Czarnobyl, Fukushima, w tej chwili właśnie te elektrownie na Ukrainie. No, powiem szczerze, to jest szczyt bezczelności. To, co ja przeczytałem. No tak, ale czegoś nie spodziewałem. Tu chodzi o przepływ kapitału, który jest prądem gospodarczym, który ma za zadanie przealokację tych środków, aktywów w kierunku ścisłej grupy zarządzania i totalne uzależnienie całej reszty od tej grupy. I to się dzieje. I w momencie, kiedy nie będzie wyboru żadnego, teraz też bardzo interesująca sytuacja na skalę Euroazji się odbywa, czyli ta informacja o zagrożeniu naszej energetyki opartej na węglu. To jest jedna wielka reklama, tyle tylko, że reklama oparta na emocjach negatywnych. Bójcie się, zaufaliśmy w elektrownie węglowe i co masz z tego? Masz to, że w tej chwili spółdzielnie, niektóre dzisiaj czytałem taki artykuł, spółdzielnie w sensie mieszkaniowe dostały propozycje podwyżki prądu o 400-500%. 4- lub 5-krotnie, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest procent, propozycje podwyżki za korzystanie z prądu. No i to jest piękna, dobrze przygotowana akcja reklamowa oparta na negatywnych odczuciach. Bójcie się. Jacek, ale prądu czy ciepła, czy prądu, ogrzewania? Prądu, ewidentnie prądu, nawet było zdjęcie licznika prądu w tym artykule. No jest, nie można poczytać. Zaczyna się akcja reklamowa, nie tylko pozytywna, którą ty prezentujesz. Znaczy, to nie jest w sensie pozytywna takim, jak my myślimy. Bo w teorii zarządzania reklamy są oparte na dwóch rodzajach uczuć. Pozytywnych, czyli będziesz piękna, będziesz bogata, będziesz szczęśliwa i oparta niestety tutaj na uczuciach negatywnych, czyli jest zagrożenie, bójcie. Jeśli tego nie zrobisz, to będziesz biedniejszy, brzydszy, nie znajdziesz kobiety albo nie znajdziesz mężczyzny, chociaż teraz to już się miesza właściwie. Czy tam kozy, nie, to nie jest istotne. I tutaj
Podział. Ciekawostką jest to, że taki uśredniony podział zgadza się mniej więcej z dyferencjałem przedstawionym przez biologa włoskiego Pareto. I 80% reklam opartych jest na zachęcie, na tych dobrych uczuciach, znaczy miło odczuwanych, czyli zachęcające. Natomiast straszące są w zdecydowanej mniejszości, czyli około 20% reklam konstruowanych jest na strachu. Czyli jeśli tego nie zrobisz, to będzie tak. Prawda? I tutaj mamy cały wachlarz przykładów, które możemy nakreślić, czyli na przykład zdrowie, zagrożenie życia, majętność oczywiście, no ale także jest cały wachlarz. Nie warto zaśmiecać tego programu przedstawianiem tych przykładów. Każdy myślący człowiek, a większość naszych widzów to są ludzie myślący. Mówię większość, nie obrażając, dlatego że zdarzają się tutaj różne trolle albo ludzie, którzy nie słuchają uważnie i kwestionują jedno zdanie wyrwane z kontekstu. To jest nieistotne. Zdecydowana większość naszych słuchaczy przychodzi do nas, otwiera nasze słuchowiska po to, żeby poszukać pewnych odpowiedzi lub potwierdzeń. To są ludzie, do których mówimy. Ci, którzy nie są przygotowani na odbiór tak skomplikowanej sytuacji, która i tak jest uproszczeniem, odchodzą. I oni pójdą gdzie? Przed ekran telewizora. I tam albo do innego mówcy, który będzie mówił prostszym językiem, a w międzyczasie w połowie programu odpali sobie filmik wcześniej przygotowany przez firmę marketingową, albo sam powie, że tutaj, no niestety, sytuacja wyszła taka, że cała Europa, część Azji ma kłopot z energetyką i że nie to, że tam zdrowe, niezdrowe, może i wtrąci takie coś, ale nie mamy innego wyjścia. Chcesz rozmawiać przez komórkę, chcesz mnie na ekranie, chcesz ładne obrazki, chcesz wiedzieć, co się dzieje na świecie, chcesz pracować zdalnie, do tego potrzebujesz prądu. A ten prąd kosztuje teraz 400 czy 500% więcej. Te rachunki jeszcze nie przyszły. To jest kolejny przykład wrzucania niby nic nieznaczącej, nieszkodliwej informacji do społeczeństwa i otwarcie kolejnego okna Overtona. Pojawiły się takie propozycje i ludzie zaczynają, tak jak w naszych młodszych czasach, dyskutować, czy Leoncio odrzuci Izaurę, czy też nie. W ogóle nie jest to oparte na żadnych faktach. Ważne jest to, żeby ludzie się bali. Jak oni będą przestraszeni, to nie będą myśleć samodzielnie, co wielokrotnie żeśmy wspominali, jak ta konstrukcja wygląda, tylko będą bardziej chłonni na informacje, które im obiecają życie w wygodzie, tanio, dzięki energii atomowej oczywiście. No takie tutaj mamy propozycje. Czyli okazało się, że z bandy trojga, z Tytusa Romka, tylko zachował się Atomek. Tak, tak. Pan Chmielewski jest najwyraźniej prorokiem. I tutaj zachował się Atomek. Konsekwencja w dużej skali światowej tego typu działań i w momencie, kiedy udałoby się im przeforsować to zwróćcie uwagę na jedną rzecz, kochani. Wtedy będziemy całkowicie uzależnieni od kapitału, którego nie znamy, od ludzi, których twarzy ani imion także nie znamy i każdy będzie się zasłaniał w razie czego kolejną zaporą. No nic nie mogę zrobić, ja jestem tutaj tylko sekretarką albo jestem tylko dyrektorem. Warząd tajemniczy stwierdził, że wzrasta niestety zagrożenie na przykład środowiska i trzeba wydać więcej pieniędzy na przechowanie
materiałów radioaktywnych. Do tej pory żeśmy to pakowali w beczki i zatapialiśmy na dnie oceanu, ale niestety Ziemia się trzęsie. Jest wielkie zagrożenie, że one się rozszczelnią, bo płyty tektoniczne o siebie trą. Wymyślą cokolwiek, to będzie wyglądać wiarygodnie i będzie trudno to zakwestionować. I na przykład powiedzmy Robert Grodzowski i Jacek Sokal wtedy zrobią program, że nie ma żadnego zagrożenia, bo nie wiemy, czy te płyty tektoniczne na dnie oceanu wiele kilometrów pod wodą się przesuwają, czy się nie przesuwają i czy tam są beczki, czy nie są beczki. I w tym momencie odbędzie się kampania niszcząca takie kanały jak my. Nie wolno tak robić, tu już odpowiednia ustawa jest. Przoduje w tym Hiszpania, z tego co zauważyłem, tam już kanały alternatywne mówią takimi szyframi albo przestały w ogóle się odzywać. Nie wolno kwestionować autorytetów. Bo za to grozi już poruszenie kodeksu karnego. I w Polsce ta ustawa też już funkcjonuje. Jeszcze nie mamy przykładów takich konkretnych, spektakularnych, ale po to ona jest przygotowana. Nie kwestionuj autorytetów. I z powrotem odsyłam do filmu Carpentiera Oni żyją. Trzeba założyć te okularki i przeczytać prawdziwą treść. Nie tą, która przykrywa, nie tą farbę, która maluje nam reklamy i kolory, tylko prawdziwą treść, którą nie chce nam się przekazać, tylko którą się nas programuje. I komu to przeszkadzało? Porządek tego świata. Widziałem obliczenia, przyglądnąłem im się, w jakim stopniu piece węglowe, czy też kominki, czy kuchnie takie wiejskie, jaki udział mają w zaśmiecaniu naszego powietrza? Okazuje się, że to nawet nie jest wyrażone w procentach. To jest wyrażone w promilach w przeliczeniu na liczbę ludności. Większość odpowiedzialności za zatrucie naszego powietrza ponoszą przemysł i chciwość nieznanych nam istot, które uzurpują sobie prawo do sterowania naszym życiem i mówienia nam, co mamy jeść, czym oddychać, co pić, tak w kontekście zatrucia wody, jaki prąd mamy mieć, co mamy robić, czy mamy być zadowoleni, czy mamy być niezadowoleni. Jak w słynnym memie, który po wyborach dostałem, takim rysunkowym, gdzie są dwie chmurki, nie, jedna chmurka. I pani redaktor mówi tam, dziękujemy za udaną debatę wyborczą, a jutro powiemy państwu, co na ten temat myśleć. Wyróżcie telewizor, nie słuchajcie reklam. My żeśmy kiedyś namawiali do słuchania reklam w naszych programach, ponieważ pomagało nam to przetrwać. Jak wiecie, od dłuższego czasu, już ponad rok, nie mamy przychodów z naszego kanału. Tym bardziej dziękujemy naszym darczyńcom. No oczywiście zachęcamy, ale to by nie było nachalne. Chyba nie jesteśmy specjalnie nachalni, bo nie umieszczamy takich rzeczy. Teraz mi się trafiło. Natomiast no, nasze usprawiedliwienie było czyste, tak? Żeśmy powiedzieli, no nie musicie korzystać z tych produktów, bo przesłuchajcie, bo nam to pomaga. A teraz, kiedy już nie mamy takiej możliwości, to możemy otwartym tekstem mówić, nie słuchajcie, nie patrzcie na reklamy. One nic nie dają. Produkt, który jest dobry, nie wymaga reklamy. Sam się rozprowadza. Ludzie tam wiedzą, mają swoje umysły. Znaczy, ja liczę na to, że mają. No, jeszcze, jeżeli mamy oglądalność, to znaczy, że część ludzi ma umysły, którymi potrafi się posługiwać. A reszta? No co reszta? No, reszta ma wolny wybór. Albo chce dalej iść w swoje lenistwo i posłuchać, jak mają żyć i co kupować, albo mogą dokonać własnego wyboru. Bo może być za późno.
No i myślę, że to jest taka dosyć dobra puenta w związku z tym, że ta uważność w tych takich zwariowanych czasach naprawdę musi wzrastać. Temat, powiedziałbym, atomowo-jądrowy został dosyć głęboko spenetrowany i omówiony, więc uważni widzowie i widzki będą teraz wiedziały, jakie pytania krnąbrne zadawać. I tutaj zawsze można zacytować, że to jest oparte na aktualnej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy oraz, że to jest, że jakby ta energetyka jest oparta na braku, na, o tym, że jest po prostu, że, poczekaj, przekonanie odbiorców o braku zagrożeń dla zdrowia i życia. Więc jeśli ktoś to udowodni, no to możemy dalej rozmawiać, a to jest nie do udowodnienia. Na zakończenie, ponieważ przez wiele lat mieszkałem w okolicach Świeżnic, w bliskim sąsiedztwie, miałem możliwość zaobserwowania ludzi, którzy tam zaczęli chorować od odpadów, może nie tyle radioaktywnych, ale odpadów, które były składowane po ciepłowni Świeżnicy. I ten wzrost zachorowań był silnie skorelowany z odległością od tych odpadów, no i w czasie, kiedy intensywność tej produkcji ciepła tam wzrastała. Więc jeżeli jakieś odpady koksownicze, jakieś po spalaniu mają taki wpływ, a i także ich nie widzimy, tak jak przykład z wodą podałem, tak? Znaczy, czy z wodą nawet, to tutaj oczy nasze będą zamknięte, bo one nie są w stanie sprawdzić, czy nasze powietrze, czy nasza atmosfera jest zanieczyszczona tymi odpadami radioaktywnymi, czy nie. A ludzie będą chorować i będą różne wytłumaczenia, że żyjemy w takich czasach ostatecznych, gdzie pojawiają się nowe wirusy, nowe choroby i musimy być na to gotowi, bo wszystko mutuje. Natomiast kinematografia bardzo dobrze nam pokazuje, z jakiego powodu te mutacje będą przebiegać, będą się aktywować w naszym społeczeństwie. No i tych filmów takich science fiction było wystarczająco, żeby wyprowadzić wniosek, w jaki sposób oni nas ostrzegają. Mówiliśmy wam, co z tego, że masz trzecią ręką? Czyście, będziesz świetnym perkusistą. Czyż nie? Dobra, to wystarczy, bo pójdę za daleko. No niestety, tylko i wyłącznie uważność, krnąbrność i trzeźwe myślenie dają nam szansę, żebyśmy tą falę zatrzymali, bo fala narasta coraz mocniej i tak jak widać, to jest właściwie zjawisko takie wielofalowe, gdyż z każdej strony, gdzie się nie obrócimy, widać, że ktoś tam generuje je w sposób bardzo przemyślany. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Dzięki bardzo. Do usłyszenia.